Cześć, witajcie detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj folia carbon. Na moim gruzie. Ktoś do mnie albo napisał, albo było to poruszone na Facebooku, albo w komentarzach pod którymś filmem na kanale. Nie wiem, nie będę zmyślał, nie pamiętam, ale obiecałem, że zrobię film, jak ja dbam o swoją folię. Więc stwierdziłem, okej, no przyszła najwyższa pora. W sumie to się może tym pochwalić. Z tego względu, że folia ma już 10 lat i nie jest to żadna markowa folia, to jest chińska folia jakaś tania, a ma się bardzo dobrze. Jak ja to robię? Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Tak jak zauważyłeś, na pierwszy strzał oprysk. Piana zasadowa, nie killer. Piana zasadowa, nie jakiś mocarz. Później ładnie wypłukane. Po tym szampon Autolat aktywny. Osuszone i zaraz po tym, słuchaj, wskakuje tar remover. Coś na smołę. I teraz tutaj tak, co do folii. Sprawdzone produkty, takich, których się nie boisz. Wiesz, że nie ma testowania w ogóle na folii, bo to może różnie zareagować. Tu z folią troszeczkę trzeba uważać. Ja akurat tutaj użyłem tar remover od Shine Chemicals. Z tego względu, czy ten produkt się pojawi na kanale, z tego względu, że jest fantastyczny i nie jest drogi. I kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o takie produkty na folię, zawsze nakładam, nośnikiem jest rękawica. Nigdy nie narzucam tak jak na lakier. Z tego względu, że można powiedzieć, że życie mnie nauczyło, że w jednym miejscu będzie więcej, w drugim mniej i to się może różnie skończyć. Pod żadnym pozorem, tak jak na lakierze, ale tutaj to szczególnie, nie pozwalamy na wyschnięcie. Nie ma mowy w ogóle. I dlatego tutaj kontrolujemy i wybieramy pogodę, gdzie będzie naprawdę w miarę taka wilgne powietrze, nie będzie za gorąco. Ja celowo czekałem na taką pogodę i się doczekałem, gdzie była taka mrzaweczka, nie za gorąco. Więc wskoczyłem star removerem, który rozprowadziłem rękawicą i od razu płukanką. Od razu przechodziłem do płukania. Zresztą zobacz. No tak jak widziałeś, no wszystko będzie w przyspieszeniu, ale no postaram się, żeby ten film nie był za długi. Kolejna rzecz, jak już to mam ogarnięte, wskakuje Dayronic i tutaj też jakiś sprawdzony. Nie jakiś, że tak powiem, kapeć, który tak naprawdę do felk, który nie wiadomo co zrobi. Coś sprawdzonego. Tutaj u mnie binderek, który jest fajny na takie akcje, na lakier właśnie, na takie rzeczy. Wiem, że on mi nie zrobi bałaganu, o tak. I nawet jak przysknie skurczyk. Na tyle bezpieczny, także tutaj binder bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o wybieranie lotnej rdzy na felgach, no niekoniecznie on mi pasuje, ale ma też właśnie swoje zadanie. Folia. I wtedy, jak już
I też rękawica. Zresztą rękawica zarzuca na lakier i wtedy przykrywam to, zobacz czym. Dejron uzupełniony pianą od CarPro Iron X. Fantastyczny produkt, drogi, ale uzupełnia Dejrona perfekcyjnie. Może leżeć nieskończoność i cały czas pracuje. Dwa podejścia. Dejronem, tak jak widziałeś, wypracowywanie rękawicą wypłukane i co? I zostały te najgrubsze osady. Takie, które już wiadomo, że zwykłym myciem nie zejdą. I tutaj już zaczynamy jazdę, tak można powiedzieć, trochę mechaniczną. Ja u siebie używam APC, które ma inhibitor korozji. To jest raz. Dwa, jest mega bezpieczny dla wszelakich powierzchni. Ty używaj jakiego chcesz, ale ja bym polecał coś bezpiecznego. Mówię tu o Kochu, GS-ie. 1 do 10, dla mnie fantastyczny produkt. Nie wiem, czy był, czy będzie dopiero ten produkt na kanale, ale to jest mega wszechstronny produkt i ja używam go na wkrętarce z bardzo miękkim włosem. Oczywiście nie musisz tego robić, jak się boisz, ale uwierz mi, że taką powierzchnię pędzlując zajedziesz się. Naprawdę to nie jest proste wyczyścić taki kawał machy, tym bardziej folię. Folia naprawdę przyjmuje brud inaczej niż lakier. No tutaj to owady i wszelkiego rodzaju jakieś osady naprawdę jak wejdą w folię, ciężko jest nieraz ruszyć. A szczególnie owady. Więc tutaj 1 do 10 GS-ik, mięciuteńka szczotka, wkrętareczka i ogień. Po tym wszystkim, jak już wypracuję sobie tym APC, najlepsze jest to, że nawet jak wyschnie, to nie robi bałaganu, ale nie pozwalamy. Wypłucz od razu, na bieżąco. Wypłuczemy, nie żałujemy wody. I wiadomo, no, jak pracujemy, zarzucamy dany produkt, warto jakby była powierzchnia sucha, tak jak na lakierze, lepsze działanie. Przy APC akurat niekoniecznie. Kolejna rzecz. Zostało tam, tak jak widziałeś, no niewiele już. Zostały takie naprawdę osady, można powiedzieć, mineralne już takie na maksa. I tu wskakuje zawodnik Aqua APC kwaśne.
1 do 30. I niżej bym nie zjeżdżał. Na folię 1 do 40. Rękawica, rozprowadzenie i od razu wypłukiwanie. Od razu. Od ręki. Tak jak widziałeś, tam przy spryskiwaczach też był osad biały. Tam akurat wskoczyłem z WSR-em od RRC, który dla mnie jest bomba. Długo leży, można nim pędzelować nieskończoność i tak naprawdę fajnie zbiera, ale oczywiście pilnujemy czego? Żeby nam nie przeszło. Lepiej zrób to 5 razy, ale żeby to było w miarę bezpieczne. Zobacz, jak to wyglądało. Całkiem nieźle. I teraz ważna sprawa. Ja każde na folii, każde wypracowanie jakiegoś produktu zawsze myję szamponem na koniec, rękawicą. Warto. Warto to wypłukać, bo u mnie ten karbon, on inaczej chłodnie, jest strukturalny i folia też inaczej trzyma tą wodę. Bynajmniej karbon. I zawsze autolat aktywny, żeby to wypłukać, żeby mieć pewność, że ja to wymyłem. I kolejna rzecz. I teraz. Teraz już lecimy grubo. Można powiedzieć, że folię po tych zabiegach, które były, folię już przygotowałem do, można powiedzieć, pod dressing jakiś, czy pod powłokę, czy pod wosk właśnie. Tak o nią dba. I tutaj żadnej filozofii tak naprawdę nie ma. I teraz tak, jeżeli są mega osady, naprawdę grube, takie już ciężkie. U mnie już tak zostało właśnie, bo testowałem Deluxa i Jayona. Nie pamiętam jaki okres czasu, ale długo, długo. Już mi się znudziło, więc stwierdziłem najwyższa pora. I chciałem przygotować na mega podwosk, czyli tak, żeby było naprawdę czyściuteńko. Idealnie. Tutaj wskakuje WSR, od, żeby te wszystkie osady wapienne wyczyścić. Wskakuje najpierw Wax Off od Detailing. Tutaj to jest szybka akcja, ale też nie pozwalamy wysunąć. Cały czas pracujemy, spłukujemy, odczekamy troszeczkę, a później wskakuje WSR od RRC i tutaj pracujemy. Ja pracuję padem. Waszpadem, ale on jest troszeczkę nawilżony. Nawilżony wodą, żeby móc cały czas nim pracować, i pędzel, którym sobie cały czas pracuje na folii, przecierając rękawicą. Nie pozwalamy pod żadnym pozorem wyschnąć. Dlatego też potrzebna jest woda, żeby ten produkt troszeczkę rozcieńczyć, żeby on nie był aż tak agresywny. I po tym zabiegu uwierz mi, że będzie bajka. Zresztą zobacz, jak to wygląda, jak to, no tak, jak to wyglądało, a na koniec takie moje podsumowanie. We'll be right back.
No dobrze, odnosząc się do tego filmu, słuchaj, to nie jest tak, że ja zawsze tak czyszczę. Nie, 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 nie. Bo tutaj poleciałem naprawdę hardkorowo. Chciałem pokazać, jak doczyścić folię, która nie była, powiedzmy, dbana przez X lat. Bo tak naprawdę o folię, jak dbasz na bieżąco, ona nie potrzebuje jakiejś większej miłości niż lakier. Tak naprawdę to mycie jest bardzo podobne. Z tym, że są dedykowane produkty do folii. Tak samo woski, quick detailery, szampony. I właśnie po tym filmie będę co jakiś czas wrzucał właśnie jakiś wosk, quick detailer. A i teraz jeszcze Ci pokażę na sam koniec, poczekaj, daj mi chwilę, bo zapomniałem sobie go zabrać. Produkt, który jest fantastyczny do folii, jeżeli chodzi o czyszczenie i odtłuszczenie. Every Denison. Kozak. Naprawdę na folii robi robotę. Po takim wyczyszczeniu zarzucasz ten produkt. Możliwe, że on jeszcze coś zbierze. Jeszcze coś tam może wyhaczyć i odtłuści, i wtedy możesz aplikować wosk. I teraz tak, co do samego czyszczenia i zabezpieczenia tak naprawdę. Mycie jest tak samo, możesz każdym szamponem to myć, bo ja tak zawsze robię, nie kupuję specjalnego szamponu, nie kupuję specjalnego wosku, pomimo, że teraz zakupiłem kilka produktów, żeby właśnie pokazać, jak, przepraszam, dane produkty zachowują się na folii. I teraz tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie folii, z moich doświadczeń, powiem Ci tak, ja już tu próbowałem wszystkiego. Od wosków, nawet dressingi do opon. Dokładnie. Jak już nie wiesz, co ze sobą zrobić i nie chcesz wydawać Bóg wie ile pieniędzy, ja tu mówię o tanich foliach, ja tu nie mówię o foliach za miliony dolców, no tam to już wiadomo, no przecież jak ktoś kładzie folię za x tysięcy, nie będzie cisnął dressingu do opon, no bez przesady. Najlepszym zabezpieczeniem, jak dla mnie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o folię, jest Giant Trim. Zrobiłem sobie porównanie z Luxem i z takimi różnymi produktami i on naprawdę jest najbardziej odporny na chemię. Moim zdaniem. Bo porównywałem też Luxa, który jest naprawdę fantastycznym produktem i on poddał się danej chemii, a Trim siedzi przyciemnie. Pomimo, że na teście test też był albo się pojawi, Trima mi zabrakło i tak go położyłem trochę mniej, nawet mazy były. On wytrzymał dłużej niż Dlux. Tak raczej Dlux ładniej wyglądał, ale po użyciu konkretnej chemii Trim tak naprawdę przeżył Dluxa. Czyli Dlux się poddał chemii, a Trim nie. Także dla mnie, jeżeli chodzi o wykończenie folii, zdecydowanie Trim. Aplikujemy i od razu docieramy. Na folii nie zostawiamy, nie bawimy się w takie rzeczy. Chyba, że to jest odpowiedni wosk i tam trzeba swoje odczekać. Tutaj jeżeli chodzi o zabezpieczenia takie permanentne, czyli takie już powiedzmy kwarcowe jakieś, coś konkretnego, no to zdecydowanie kładziesz, docierasz i koniec zabawy. I fajnie idą wtedy w satynę, mega przyciemnienie. Ja próbowałem też i dressingi do opon, też bardzo fajnie siedzą. Kładziesz, docierasz i z głowy. I właśnie o to chodzi, żeby nie zostawiać do wyschnięcia, bo będziesz miał placę. Jeżeli położysz dressing i od razu go zbierzesz, pięknie się wyrówna, pięknie go przyciemni, pięknie go zakonserwuje. Mistrzem, jeżeli chodzi o taką uniwersalność, jeżeli chodzi o folię, SSW od ADBL-a. Kozak. Ten produkt siedzi na wszystkim. Z tym, że idzie w połysk. A jak masz matową, przepraszam, matową folię, wiadomo, że wolałbyś, żeby został ten macik, więc tutaj są też produkty dedykowane, które się pojawią na kanale i są fantastyczne. I kolejna opcja, jeżeli chodzi o połysk. Owatrol. No, miazga. Ja teraz patrzę na ten. No, żebyś nie wiem, jak miał zniszczoną folię, jeżeli zarzucisz owatrola, ona odżyje na maksa, ale pójdzie w połysk. Pójdzie w połysk. Ten zawodnik zabezpiecza folię fantastycznie i odrestaurowuje ją, można powiedzieć. Dodaje jej takiej naprawdę świeżości na maksa. I chyba ten produkt najbardziej tak odżywia, jeżeli chodzi o folię. Ale niestety, no idzie w połysk. Ja na karbonie lubię, jak jest połysk. Lubię, lubię. Nie ukrywam. Ale moim zdaniem jednak zdecydowanie Trim. I teraz tak. Jeżeli chodzi o dbanie o folię, tu nie ma żadnej filozofii. Dbasz tak jak o lakier. Grunt, żeby to robić systematycznie. Jeżeli ją zapuścisz, to wtedy właśnie taka akcja. Ja tą folię zapuszczałem prawie 2 lata. Chyba tak. Nie wiem, jak długo trwał ten test, ale długo. Ja ją tylko myłem, ja nic tam nie kładłem. Myłem, wycierałem, tam się porobiły zacieki, tak jak widziałeś, które niestety musiałem, no, hardkorowo usuwać.
Także to nie jest instruktaż, jak dbać o folię, tylko jak folię doczyścić, jeżeli jest na mega zapuszczona. A jeżeli jest dbana na bieżąco, to kupujesz produkty dedykowane do tego i jedziesz. Znaczy, bardzo fajnie folię czyści APC od Kocha GS, naprawdę. Tutaj możesz nawet 1 do 40 bajka. Zbiera takie osady. Jeżeli mineralne, wtedy możesz się pobawić naprawdę aqua kwaśnym, nawet 1 do 50. Nawet 1 do 50, delikatnie sobie przetrzeć, też nic się nie stanie. Także nie bójmy się tych produktów, bo tutaj ja naprawdę pokazałem już hardcore, totalnie jak jest zapuszczona. No dobra, nie będę już więcej przymulał. Widziałeś, jak wygląda folia po całym zabiegu, odżyła na maksa. A jeszcze tutaj nie zostało nic położone. Ale przygotowałem sobie folię wyjściowo już tutaj na maksa. Jeszcze nawet nie odtuściłem, nie skoczył ten zawodnik, który jeszcze tam coś zapewne zbierze. Rewelacyjny, polecam. Drogi, ale fajny. I teraz folia jest idealnie przygotowana właśnie pod dany produkt, żeby go zabezpieczyć, żeby to zabezpieczenie no, wytrzymało jakiś czas, żeby ta hydrofobowość, to oczyszczanie tej folii właśnie było na wysokim poziomie. No dobra, mam nadzieję, że film chociaż troszeczkę się przydał dla osób, które mają folię. Niekoniecznie może jest to instruktaż, jak czyścić, bo naprawdę nie, to już uleciałem po bandzie. A bieżące mycie, tak jak mówię, to tak jak z makierą. A i uwaga z myjką ciśnieniową, właśnie, jeżeli chodzi o folię, o ranty, jak jest oklejona, żeby nie podbić. Tutaj uważajmy z tym. Lepiej złapać trochę większą odległość niż z bliska, żeby gdzieś tam nie wyhaczyło. Może być różnie z folią. Widziałem takie przypadki, uwierz mi, że widziałem. Zresztą u siebie też kiedyś tak podbiłem, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. No dobra, myślę, że będę kończył. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. A, jeszcze jedna rzecz. Nie. Sieć kanału, będą się teraz pojawiać produkty właśnie na folię, czyli wosk, quick detailer, szampony. Także zapraszam do obserwowania kanału. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!